Do twojej szkoły przenosi się Loszka w twoim wieku. Jest strasznie nieśmiała. Ma nadwagę, nie ma kolegów i w ogóle 4 na 10. Pewnego dnia widzisz, jak stoi sama na korytarzu. Smutek. Nie podoba ci się, ale postanawiasz ją przynajmniej pocieszyć. Postanawiasz podejść. Starasz się być zajebiście miły, jak zawsze. Pierdu, wymiana imion. Mówi ci, że chłopcy są głupi. Co by jej tu... Ja nie jestem głupi. Gadka level minus 7. Może, ale i tak ci się nie podoba. Miała rację w sumie, kto by taką chciał. Myślę, że jesteś piękna. Kurwa, co ja jem? Robi się czerwono i nie wie, co powiedzieć. Prosisz ją o numer i spierasz na lekcję. Piszesz do niej następnego dnia. Jeszcze parę następnych. Z SMS-ów dowiadujesz się, że jest dziewiczą betą. Nigdy nie miała chłopaka, ani się nie całowała. Zapraszasz ją do jednej z droższych restauracji w mieście, żeby ją nieco rozweselić. Kolacja level taxe. Po wszystkim odprowadzasz ją do domu. Idziecie głównie milcząc. Zatrzymujecie się przed jej domem. No dzięki, Anon, za kolację. Zawstydzona już chciała spierdzić do domu. Ciągniesz ją za ramię do siebie i spontanicznie całujesz w usta. Mogę wejść? Sorry, Anon. Babcia jest w domu. Zajebiście, będę mógł ją poznać. No dobra. Wchodzicie do środka, buzi z babcią, gadka szmatka. Babcia cię uwielbia. Opowiada ci historyjki z dzieciństwa, kiedy jej wnuczka wieloryb siedzi zawstydzona. Po wszystkim idziecie do jej pokoju. Jest strasznie nerwowa, ale udaje ci się ją rozebrać. Pieprzcie się na wszystkie sposoby po całej sypialni. Nagle zatrzymuje cię i mówi... Może powinniśmy zrobić przerwę, słyszę, jak moja wnusia płacze na dole.